Już jutro Wigilia i start świąt Bożego Narodzenia. Przez bite 3 dni będziemy jeść i pić nadmiarowe ilości pokarmu. No właśnie, co zrobić, aby przez te 3 dni nie przytyć? O to zapytam trenerów Przemka i Łukasza. Panowie, od jutra święta, od jutra będzie dużo pite, dużo jedzone. Co możemy zrobić, aby nie przytyć zbyt dużo? Tak jak dobrze wspomniałeś, święta trwają tylko 3 dni, a nie cały miesiąc, dlatego jeżeli byliśmy grzeczni przez cały rok i dbaliśmy o to, jak się ruszamy, dbaliśmy o to, co jemy, to myślę, że te 12 potraw wigilijnych w żaden sposób nie powinno nam zaszkodzić w tym czasie. Wzrost na wadze przez te 3 dni, które byśmy zauważyli i te kilogramy, które nam przyjdą, to będzie jedynie wzrost powodowany zatrzymaniem wody w organizmie, którą i tak za chwilę stracimy. Dlatego jeżeli mamy wyrobione nawyki i przez cały rok się ruszaliśmy, byliśmy aktywni i zdrowo się odżywialiśmy, to te 3 dni nie powinny nam zupełnie zaszkodzić. Jednak w przypadku, jeżeli było tego ruchu mało i nie dbaliśmy o te nawyki, może się wtedy tutaj pojawić nadmiar tych kilogramów większy. I co wtedy? No i właśnie tutaj może Łukasz powie o tym, dlaczego tak po prostu jest, że jednak tyjemy. Tak jak Przemek wspomniał, nie problemem jest to, że będziemy jedli przez 3 dni. Od tego są święta, żeby cieszyć się tym czasem z rodziną przy posiłku. Problem jest to, że po świętach nic nie zrobimy z tymi dodatkowymi kilogramami. Takim tipem, który mógłbym dać, na pewno będzie to, żeby uprawiać jakąkolwiek formę ruchu. Nie musi to być trening, ale żeby zabrać dzieci na spacer, czy żonę, lub zagrać w jakąś grę z rodziną. Nie trzeba specjalnie się tutaj zastanawiać nad tym, czy przytyjemy, czy nie. Ważne, że jeśli cały rok dbaliśmy o swoje zdrowie, o to, żeby ten ruch był i nasze nawyki żywieniowe były zachowane, to raczej nic większego się nie stanie. I trzeba się cieszyć tym czasem. Czyli rozumiem, że między karpiem a śledziem nie trzeba wcale zrobić serii 30 powtórzeń na ławce poprzecznej, nie, na przykład. Ale można więcej wstawać od stołu, robić kursy, nie siedzieć tylko, ale żeby ta spontaniczna aktywność też gdzieś tam była i było jej jak najwięcej. A cała reszta jakoś po nowym roku się rozejdzie po kościach. Czyli rozumiem, że od nowego roku, od stycznia standardowo ruszamy z treningami. Tak. I najlepiej nie ciągnąć świąt aż do 6 stycznia, tylko po tych 3 dniach już powoli wracać do tego normalnego rytmu dnia, do regularnych treningów, jeśli ktoś już trenował, lub po prostu zacząć chodzić jako noworoczne postanowienie. To też jest dobra rada. Czyli nie czekamy do 1 stycznia, czyli jeżeli mamy już podjąć, jak to się mówi, noworoczne postanowienie, to od razu po świętach. Możemy 27 już zacząć, tak? Możemy już wprowadzać lekko ten ruch. Nawet już w trakcie, tak jak wspomniał tutaj Łukasz, już w trakcie tych świąt więcej wstawać od stołu, więcej spędzać czasu z rodziną, wyjść na spacer. No i kursować między pomieszczeniami właśnie, żeby jakby najwięcej tego ruchu było, bo te kalorie w ruchu można byłoby powiedzieć, że tak nie będą nam się odkładały. No pięknie, panowie, to czego życzycie mieszkańcom Jaworzna na zbliżające się jutro święta? Życzymy wesołych świąt, życzymy dobrego samopoczucia, czasu spędzonego z rodziną, w ruchu oczywiście, bo im więcej się ruszamy, tym się lepiej czujemy, dlatego warto się ruszać więcej i może takie postanowienie właśnie tutaj gdzieś będzie na nowy rok dla nas wszystkich dobre. I oczywiście zachęcamy tutaj i zapraszamy do nas. A Łukasz? Zapraszamy do nas. Tutaj tworzymy nawyki, żebyśmy się nie musieli przejmować przy kolejnej okazji, czy zjemy za dużo, czy nie, ponieważ cały rok będziemy dbali o to, żeby tych kilogramów nie przybyło za dużo. Jak sami Państwo słyszeli, 3 dni to nie jest jakiś wielki kłopot dla naszego organizmu, także możecie być spokojni. Jedźcie i pijcie i trochę się ruszajcie, a po nowym roku wracamy do formy.